Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć tam wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał Zapraszamy do Metra. Tym razem robimy przelot nad całą budową metra od stacji Karolin, a konkretnie od stacji techniczno-postojowej, którą właśnie teraz widzicie. No, nie widzicie, bo budowa się jeszcze nie rozpoczęła, ale jak widzicie tutaj za dawnym Tesco, tym całym rejonie będzie się znajdować już niedługo stacja techniczno-postojowa, gdzie pociągi metra, drugiej linii metra dokładnie, będą mogły kończyć swój bieg. Zmieniać kierunek, zawracać, serwisować i różne inne. No i oczywiście nocować pod gołym niebem. Takie możliwości tylko na stacji STP Karolin, ale niestety budowa cały czas się nie spoczęła. Co innego, znaczy w sumie tak samo, ze stacją metra Karolin, która właśnie w tymże też rejonie będzie się znajdować, pod tym skrzyżowaniem. Tak, to nie jest duże skrzyżowanie, ale się zmieni, kiedy faktycznie tutaj będą jeździć już autobusy, które będą dojeżdżać właśnie tutaj, do metra Karolin. Tu będzie się kończyć druga linia metra. Tak, w tym polu. Prawie, że w polu. Także będziemy już niedługo słyszeć, uwaga, pociąg, kierunek Karolin, albo stacja końcowa. I to nas bezpośrednio na stacji Karolin, więc będzie dosyć ciekawie. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, niektóre wyjścia będą na pole. No i tego nic nie zmieni. To akurat będzie dosyć ciekawe przeżycie i szczerze powiedziawszy powiem wam, że nie mogę się doczekać tego. Lecimy dalej. Jak widzicie, mamy marzec 2022 i w tymże też rejonie będzie wentylatornia V02. Tak, na środku pola będzie obiekt, dzięki któremu będziemy mogli oddychać w metrze. Wentylatornia na środku pola. No już jestem sam ciekawy, jak będzie wyglądać dojazd do tego placu budowy, ale tak, to jest bardzo ciekawe. W ogóle ta budowa, jak się rozpocznie, to będzie bardzo ciekawa. Ale już lecimy dalej i mamy kolejną stację metra, czyli metro Chrzanów. Stacja bardzo potrzebna, bo aktualnie tutaj komunikacja miejska to jest dramat. Są dwie linie autobusowe, z czego jedna dojazdowa jeździ raz w tygodniu. To nie jest dobry wynik, od razu mówię, to jest tragiczny wynik, a zwróćcie uwagę, ile tu jest bloków. Co ciekawe, w tym też rejonie metro będzie paranaście prawdopodobnie w najbliższym miejscu metrów od granicy ze Starymi Babicami. To dosyć ciekawe osiągnięcie. Chociaż stacja techniczna postojowa Karolin jest jeszcze lepsza pod tym względem, bo ona będzie się znajdować w małej części, ale jednak już w gminie Ożerów Mazowiecki. Więc dosyć to ciekawe. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, trochę tych bloków tutaj jest. Jeden autobus, tu już faktycznie jest jeden autobus, 249, który jeździ tylko w tygodniu. W weekendy tu nie ma żadnej komunikacji. To brzmi śmiesznie, co nie? Ale tak jest. Gdzieś w tym rejonie mniej więcej też będzie się znajdować kolejny obiekt metra, czyli wentylatornia V03. No, wyrzucenie powietrza i tak dalej, tutaj bezpośrednio przed zakrętem. Znamy już takie miejsca, gdzie faktycznie tak to wygląda. No i tak też to również tutaj będzie wyglądać. I tutaj te bloki nie będą miały szybkiego i łatwego dojścia do metra. Oj, nie. Tak to niestety nie będzie wyglądać, bo pod Lazurową, gdzie już przed nami jest kolejna stacja metra, nie będzie przejścia. Nie będzie przejścia podziemnego tutaj pod tą ulicą. Będą wszystkie wyjścia dopiero już na tym parkingu, który widzimy na wprost obok stacji benzynowej McDonalda i stacja, znaczy nie stacja, a pętla autobusowa osiedle Guruczewska. Swoją drogą głównie stacja metra będzie się znajdować właśnie pod tą pętlą autobusową, więc również podczas budowy ta pętla przestanie istnieć. Autobusy 105 będą zawracać na rondzie, a pozostałe będą jeździć gdzie indziej, z tego co pamiętam. Co nie zmienia faktu, że mamy też pętlę tramwajową, która niedawno ponownie została uruchomiona i ona już pozostanie z nami na dłużej. Z tego co pamiętam, żaden obiekt stacyjny metra nie jest bezpośrednio powiązany z infrastrukturą tramwajową tutaj, ale może się to zmienić oczywiście, więc jeszcze zobaczymy. Tutaj też ważne rzeczy, pod ulicą Guruczewską jest planowane przejście podziemne do kolejnych bloków, które widzimy po drugiej stronie ulicy, więc spokojnie, to będzie dobrze zrobione. Przy okazji z ważnych też tutaj rzeczy jest to, iż jest planowany parkuj i jedź parking właśnie tutaj osiedle Guruczewska, czyli metro Lazurowa, i jest to planowane, aby tam się pojawił taki duży parking nad pętlą tramwajową,
i aby to wszystko ładnie połączył, tak samo przy Metro Karolin. Co nie zmienia faktu, że tu mamy komodę demontażową KDZ4, czyli stąd będą wyjmowane tarcze TBM, które od Metra Karolin, od stacji techniczno-postojowej, będą tu dojeżdżać. Kiedyś. Oczywiście kiedyś. Cały czas nie możemy się doczekać, aż tamta budowa się rozpocznie. Z kolei tutaj budowa... No, widzieliśmy już ten koniec torów, trzeba to przyznać faktycznie. Nie spodziewałem się, że tak szybko to zobaczymy. Tu macie zdjęcie, jak wygląda koniec torów stacji, właśnie tej stacji. Powiem wam, no to było niesamowite przeżycie. Przejechać się już do stacji metabemowo i zwiedzić prawie całkowicie stację Ulrychów, także dosyć to ładnie wyglądało. Ale więcej na ten temat możecie zobaczyć bezpośrednio w moim filmie, do którego was serdecznie zapraszam, do którego macie teraz zresztą link w opisie. Ale mamy już tutaj stację BMW, czyli ostatnią wybudowaną stację metra, która jeszcze nie została otwarta, bo jeszcze przy niej prace trwają. To nie zmienia faktu, że jak widzicie, na górze właściwie nie widać już jakichkolwiek prawie prac. Wyjścia są, w większości są już prawie w całości wykończone z zewnątrz. Jeszcze trwają w niektórych miejscach ostatnie prace przy układaniu cegiełek, co nie zmienia faktu, że jednak to już jest właściwie gotowe. Później, bo ta stacja metra i kolejna mają być skończone w budowie do końca czerwca, będą trwały odbiory techniczne, które z reguły trwają od 3 do 4 miesięcy. I bez względu tego, co mówią oficjele, no jednak odbiory techniczne trochę trwają i nie da się ich przeskoczyć, bo względy bezpieczeństwa zawsze muszą być zachowane. Nie mamy tutaj na tej stacji metra, co prawda, klasycznej windy na środku jezdni, ale i tak mamy parę odjechanych obiektów, także spokojnie, nie jest aż tak źle. Z kolei kolejną ważną rzeczą jest to, iż w ten weekend, i tutaj trochę się jeszcze będzie działo, a konkretnie tak, dokładnie, jezdnia, którą teraz macie po swojej lewej stronie, czyli północna jezdnia ulicy Górczewskiej, od tego rejonu jest zamknięta i będzie całkowicie frezowana na wiadukcie i nad stacją metro Ulrychów. Tutaj mieliśmy wentylatornię, tutaj więcej jeszcze powiem niedługo w kolejnym materiale. Jak widzicie, sam ten film nie jest najnowszy. On może mieć już około tygodnia. Był prezentowany na spotkaniu koła miłośników metra, w spotkaniu poświęconym metru w mediach, ale też pokazywałem, jak wygląda faktycznie budowa metra tutaj. Czyli na żywo. Historia, która aktualnie się toczy. No i kto nie oglądał wtedy, teraz macie taką możliwość obejrzenia, no i trochę lepszej rozdzielczości. A tutaj już się pojawia kolejna stacja metra, czyli stacja Ulrychów, którą to dobrze już zwiedziłem na dole. Więcej to niedługo się pojawi film pełen z pokazaniem w całości pełną na dole i dosyć ciekawie z filmami, jak i również z trochę większą ilością zdjęć. Także w najbliższych dniach będzie dużo filmów z metra. Naprawdę będziecie mieli przesyć i to dosyć mocne. Już teraz dużo jest odcinków z metra, a to dopiero początek. Będzie specjalny niedługo film z metra Bemowo, tylko samej stacji metra Bemowo. Następnie będzie kolejny film tylko z metra Ulrychów i oczywiście z komory demontażowej, i przy metra Bemowo będzie też z wentylatorni, bo to są jednak powiązane ze sobą obiekty. No i tu oczywiście osoby przechodzą przez Górczewską, jak widzicie na zdjęciach, nie na przejściu dla pieszych, ale tam powinno być to przejście dla pieszych, jakby. Dopóki nie ma otwartego metra, tam każdy człowiek będzie przychodzić tamtędy z Wola Parku do przystanku autobusowego, zawsze się znajdzie jakiś skrót. Przecież dobrze wiemy, jak to wygląda. Dobrze, no i mamy komodę demontażową KD06. Tutaj nie mamy. Tu już się wszystko skończyło. Większość prac nie ma. Tu już po prostu prace się zakończyły i lekkie tam odtwarzanie. No i tutaj jeszcze będzie koniec frezowania, więc to się jeszcze wszystko tutaj zmieni. No i mamy na środku oczywiście klasyczną windę, ale to już jest stacja metra Księcia Janusza, która ma bardzo długie swoje tory odstawcze, bo bezpośrednio odtąd do kolejnych wyjść ciągną się tory odstawcze, gdzie pociągi metra mogą się zatrzymywać, zmieniać kierunek i przychodzić tam jakieś względne serwisowania. No i mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Trochę tutaj wam pokazałem i nakreśliłem, jak to mniej więcej wygląda z tymi wszystkimi różnymi ciekawostkami. Jeżeli wam taki film się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek.
i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, Metro Księcia Janusza, czy jak zwał Rafał Trzaskowski, Metro Księcia Tomasza. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Może będzie mniejsza z tym niedługo. W końcu przydałoby się. Cześć!